Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio Eska zaprasza w każdy piątek, 4 po północy. Wiadomości z martwej strefy. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w 577 odcinku podcastu Radio SK i 130 Wiadomościach Z Martwej Strefy, czyli serii audycji, w której na bieżąco, systematycznie, miesiąc po miesiącu omawiam. Komentuje, podsumowuje newsy związane ze Stephenem Kingiem. W tym przypadku jest to lipiec 2023 roku. I jak to w wakacje bywa, tych newsów nie ma wiele. Czyli tradycyjnie dzisiaj znów mniej niż 20 minut. Zaczynamy od książek i komiksów. Po pierwsze, w poprzednich wiadomościach mówiłem o tym, jakie wznowienia Albatrosa szykują się nam w najbliższych czasach. Był to Łowca Snów, była to cała trylogia Pana Mercedesa. Teraz doszło do tego jeszcze Bastion i to. Łowca snów z waszego punktu widzenia już się ukazał, to jest 2 sierpnia, 25 października trylogia Mercedesa, natomiast 2 stycznia 2024 roku będzie wznowienie bastionu i będzie wznowienie to. Przy to mamy podane wydanie filmowe, ale no nie mam pojęcia, czy tak faktycznie będzie. Podejrzewam, że raczej nie. No przecież dlatego została wznowiona ta yy, wersja z tą rysunką, interpretacją klauna Pennywise'a, no bo skończyły się prawa do filmowych okładek. I ja przed e, miesiącem zastanawiałem się, co to będą za wznowienia, czy to będzie jakaś nowa edycja, nowa okładka. No już teraz widzimy, że Łowca Snów będzie wznowiony z tą okładką z e, poprzedniego, niedawnego wznowienia, czyli z tym jelonkiem biegnącym przez las. E, jak będzie w przypadku pozostałych książek, tego jeszcze nie wiemy. Natomiast również przed miesiącem mówiłem o wznowieniu książki Bezsenność i wtedy podejrzewałem, że najprawdopodobniej pojawi się audiobook, ale gdy nagrywałem tamtą audycję jeszcze o tym nie wiedziałem. Przed publikacją już chyba ten news się pojawił. Otóż 5 lipca do sprzedaży trafił audiobook książki Bezsenność. Tradycyjnie równolegle z papierową książką. Powieść czyta Leszek Filipowicz, audiobook trwa 29 godzin i 21 minut. No, bezsenność jest dosyć grubą książką, więc no, audiobook również swoje musi trwać. Ja zacząłem go słuchać. Mówiłem przed miesiącem, że na pewno od razu go przesłucham. No nie, no, nie przesłuchałem jeszcze nawet godziny, ale no, jest to książka, którą zamierzam w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach, z którą zamierzam się zapoznać. No i jedna z ważniejszych rzeczy książkowych, czyli holi. Powoli, delikatnie zaczyna się promocja. Pruszyńskiego. Na razie pojawiła się taka graficzka reklamowa, na której widzimy książkę, widzimy też grzbiet i ten grzbiet jest przepiękny. Tutaj wielkie brawa. Bardzo ładny napis złoty Stephen King, złoty napis Holly, grafika wchodząca na grzbiet i pomiędzy napisem King a Holly mamy zapaloną latarnię. Bardzo ładny grzbiet. Ta książka będzie się przepięknie prezentować na półce. Natomiast hasło reklamowe, no w pierwszej chwili pomyślałem sobie kto do cholery napisał kto wymyślił to hasło? Bo brzmi ono Zasmakuj w choli. No nie ukrywam, że miałem złe skojarzenia po przeczytaniu tego sloganu reklamowego. Natomiast potem chwilę sobie pomyślałem, i biorąc pod uwagę, o czym jest ta książka, to to nie jest złe hasło. Tylko, że to hasło staje się dość zabawne dopiero wtedy, gdy już przeczytamy książkę i gdy znamy jej treść. Natomiast no, w tej chwili, gdy jej nie znacie, no, to może y, rodzić y, dziwne skojarzenia. Natomiast ja y, Holly przeczytałem w jeden weekend. Gdy nagrywałem ostatnie Wiadomości z martwej strefy, mówiłem, że zostało mi tam chyba 100 stron i y, y, że bardzo szybko mi wchodzi i y, że bardzo mi się podoba. I y, nie mogę mówić o treści, nie mogę nic mówić o tej książce, ale no, mogę chyba powiedzieć, że. Bardzo mi się podobała. 3 sierpnia, czyli z waszego punktu widzenia, już się to odbyło. O godzinie 2 w nocy, oczywiście czasu amerykańskiego, tradycyjnie Stephen King przeczyta na YouTubie fragment tej powieści. No, wydarzenie zostało utworzone tydzień wcześniej, w sensie film na YouTubie. Już jest odliczanie, już jest data premiery. No, to jest praktyka stosowana już od dłuższego czasu przy premierowych powieściach. do czegoś takiego dochodzi, ma to miejsce. W jaki sposób to się odbędzie, no nie mogę w tej chwili jeszcze powiedzieć, bo z mojego punktu widzenia nie ma jeszcze 3 sierpnia, jest 31 lipca. Natomiast pewnie dwa zdania o tym powiem za miesiąc. I kończąc kingowe książki, przypominam, że już w czwartek, za tydzień, ukaże się wznowienie powieści Rok Wilkołaka. Wznowienie z nową fantastyczną okładką. Książka ponownie zostanie wydana w wydawnictwie Pruszyńskiej Spółka. Już teraz mogę zaprosić was na recenzję tej książki, która ukaże się w Radiu SK w przyszłym tygodniu. Przechodzimy do Joe'ego Hilla, ale niby do Joe'ego Hilla, ale jednak też w dużym stopniu do Stephena Kinga. Otóż Joe Hill na trwające właśnie wakacje zaplanował kilka spotkań z czytelnikami w USA, ale także w Europie. My o tym wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, no ale to było raczej poza naszymi możliwościami, poza naszymi funduszami. No i też w środku tygodnia. Ale zanim Europa, no to jeszcze najpierw Stany. 13 lipca Joe Hill przyjechał do miasta Lowell w stanie Maine, gdzie przeczytał fragment nowej powieści King Sorrow. Co ciekawe, na spotkaniu pojawił się oczywiście jego ojciec Stephen King. W internecie pojawiło się sporo zdjęć z tego spotkania. Większość zdjęć Kinga siedzącego na krześle, troszeczkę mniej Joe'ego Hilla czytającego swoją książkę. Widzimy też ludzi doskonale przygotowanych do tego spotkania, bo widzimy jakąś osobę, która podchodzi do Stephena Kinga z desperacją do podpisania. King ma kolejną fantastyczną koszulkę ze swoim psem, ale my wracamy do Joe'ego Hilla. 15 lipca Hill zawitał w Exeter w stanie New Hampshire, gdzie poprowadził dyskusję na spotkaniu z pisarzem Polem Tremblayem. 9 sierpnia natomiast Hill przyleci do Europy. W mieście Aarhus w Danii weźmie udział w trzech corocznych warsztatach poświęconych strachowi. Wygłosi tam prelekcję zatytułowaną Living in Fear, The Art of Horror. Spotkanie odbędzie się o godzinie 10:15, ale autor zamierza spędzić na Uniwersytecie Aarhus cały dzień. Natomiast kolejnego dnia, 10 sierpnia, Hill planuje wizytę w Kopenhadze, ale szczegóły tej wizyty jeszcze nie są znane. Joe Hill zdradził, nad czym obecnie pracuje i czego można się w przyszłości spodziewać. W chwili obecnej przede wszystkim skupia się na kolejnej powieści, która pojawi się po King Sorrow gdzieś w okolicach 2026 roku, a w międzyczasie udało mu się stworzyć kilka opowiadań. Jedno z nich będzie miało premierę we wrześniu w ramach Amazon Original Stories będzie więc to e-book oraz audiobook. I jako, że ja się jakiś czas temu pogodziłem, przeprosiłem, nauczyłem czytać niektóre rzeczy w oryginale, to kto wie, może weźmiemy to na warsztat, może nagramy jakiś krótki podcast z przyjemnością. I na sam koniec bloku książkowego książki o Kingu Hans Akelilia, czyli autor strony Lilias Library.com i redaktor wydanej przed rokiem w Polsce antologii Lśnienie w ciemności i autor jednej książki o Kingu ma w planach kolejną książkę o Kingu, której tytuł to Stephen King Not Just Horror. Ukaże się ona w Wielkiej Brytanii pod koniec tego roku. Na razie wiemy, jak wygląda okładka szwedzka. Jest taka dosyć prosta. Czarne tło, małe zdjęcie po środku, na którym jest Lilia z Kingiem. Oraz wiemy, jak wygląda okładka włoska. Ona jest ogólnie bardzo ładna. To jest animowana twarz Kinga, która z lewej strony jest taką groźną twarzą Kinga, a z prawej przepływa, przechodzi w jeszcze groźniejszą twarz Pennywise'a. Jest taka bardzo kolorowa, dużo barw, taka animowana, no ale też no, jest zabawna, no bo książka ma tytuł Not Just Horror, a to jest bardzo horrorowa okładka, jak na książkę o takim tytule. I to by było na tyle, jeśli chodzi o książki. Przechodzimy do filmów. I tutaj mamy potężny news, ponieważ w końcu gruchnęła konkretna zapowiedź, zapowiadanego od dłuższego czasu filmu: Pet Cemetery Bloodlines. No. Chociażby dostaliśmy tytuł, którego wcześniej nie było. Mówiło się o niezatytułowanym filmie, o prequelu filmu Cmentarz dla Zwierzaków. Teraz już wiemy, jaki tytuł ma ten film: Pet Cemetery Bloodlines i on jest oczywiście prequelem powieści, czy też filmu na podstawie powieści filmu z 2019 roku, tej ostatniej ekranizacji. Film będzie można obejrzeć na platformie Paramount. Plus. Premierę zapowiedziano na 6 października, czyli mamy kolejną King'ową ekranizację w tym roku. Juhu, fantastycznie, bardzo dobrze, bardzo się cieszę. E, przy czym ten 6 października to są Stany Zjednoczone, Kanada, Ameryka Łacińska i Brazylia. No ale reszta świata zobaczy ten film dzień później, czyli nie trzeba będzie długo czekać. Nie wiemy, jak to będzie w Polsce. Nie mam pojęcia, czy w Polsce będzie premiera tego 7 października. Nie wiem też za bardzo, kto to w Polsce mógłby dystrybuować. Chyba Sky Showtime ma Paramount Plus. No miejmy nadzieję, że to się ukaże premierowo, ale z nimi to różnie bywa. Jak nie, no to trudno, drugi obieg. Przeżyjemy jakoś to. Poznaliśmy opis filmu i ja go przeczytam. W roku 1969 młody Jude Crandall marzy o tym, by wynieść się z rodzinnego miasteczka Ludlow w Maine, jednak odkrywa pochowane złowrogie tajemnice i musi stawić czoła mrocznej historii swojej rodziny, która na zawsze zwiąże go z Ludlow. Razem ze swoimi przyjaciółmi staje do walki ze starożytnym złem, które opanowało ludlą i gdy zostało już odkryte, może zniszczyć wszystko, co stanie na jego drodze. Dostaliśmy plakat tego filmu. Fajny plakat, fajny prosty plakat. Bardzo czerwony, czerwono-czarny w zasadzie, z białym tytułem, z czarnym podtytułem, z wielkim czerwonym tłem i z tą taką spiralą, tym symbolem, który pojawiał się w pierwszej ekranizacji, w sensie w drugiej ekranizacji cmentarza dla zwierzaków, w pierwszym filmie z tej serii. No i czarny cmentarz. Czarne krzyże z desek, takie symboliczne, i jeden duży krzyż na samym środku z głową, czy też z maską psa. Czy niedźwiedzia? nie niedźwiedzia? Nie wiem, co to jest. No, chyba pies. E, nabitą na szczycie, i tam widzimy smycz, te, te, te różne sznurki wiszące. Analogicznie jak przy pierwszym plakacie cmentarza dla zwierzaków, no i kruk siedzący na e, tym krzyżu. E, podpis na podstawie powieści Stephena Kinga: cmentarz dla zwierzaków. Ja Wam powiem, że jestem mega, mega zadowolony. Już po premierze cmentarza dla zwierzaków czekałem na jakieś informacje o ewentualnym sequelu, o rozbudowywaniu tej, tej serii, o tworzeniu serii. W dzisiejszych czasach nie mamy kingowych serii, jakichś nowych, i ja wielokrotnie na to czekałem po cmentarzu. Przypuszczaliśmy, że coś takiego nastąpi, szczególnie, że mieliśmy sugestie również od twórców na ten temat. I ja się bardzo cieszę. Dostaliśmy trochę zdjęć z tego filmu i widzimy na nich chociażby Henry'ego Tomasa, widzimy na nich Davida Dukownego, co jest w sumie potwierdzeniem, bo to nie było do końca oczywiste, czy David Dukowny w tym filmie wystąpi. I to mnie bardzo, bardzo cieszy. No, i ja się jaram niesamowicie. Bardzo chętnie odświeżę sobie Cmentarz dla Zwierzaków z 2019 roku, bo widziałem go tylko raz w kinie i on mi się wtedy bardzo podobał. To jest film, który ma mieszane opinie, mieszane oceny często raczej negatywne. Ja byłem mega nim zadowolony, no ale, no mówię, widziałem go raz w kinie. Możliwe, że teraz po tych czterech latach zweryfikuję swoją opinię, ale tak czy siak z, z ogromną przyjemnością do niego wrócę. No, i pozostaje nam czekać. Naprawdę świetny news. Bardzo fajnie, że w tym roku będzie jeszcze jedna ekranizacja. Boogie Man był dobrym filmem. Miejmy nadzieję, że to będzie naprawdę dobry rok: że <grym> cmentarz dla zwierzaków nie wyzeruje nam tej średniej, a ją podwyższy, albo chociaż pozostawi na tym samym poziomie. I tutaj muszę zrobić małą dokrętkę, bo zapomniałem o jednej rzeczy. Znów dzięki francuskiemu fanklubowi i ich fanpage'owi przypomniało mi się coś. Mówiłem o tym w czerwcu, ponieważ to był news z maja. Otóż 25 lipca ukazało się specjalne wydanie na Blu-raycu filmu Sprzedawca Śmierci na podstawie książki Sklepik z Marzeniami. Specjalne wydanie dwupłytowe. Gdzie znajdziemy oryginalną wersję filmu i wersję filmu o 76 minut dłuższą? Ja mówiłem o tym w tamtych wiadomościach, więc nie będę się powtarzał. W skrócie, to jest pierwsze wydanie na nośniku tej wersji filmu. Ona leciała tylko oryginalnie w telewizji. W kinie ten film był w normalnej, krótkiej wersji i od tamtej pory była niedostępna. Jakiś czas temu można ją było zdobyć nielegalnie a teraz ukazała się w masowej sprzedaży po 30 latach. Także to jest rarytas niesamowity. Oczywiście film jest, ta, ta, ta dłuższa wersja filmu jest w w formacie 4.3, no ale jakość jest przepiękna. Tak naprawdę już hula po internecie w mniej legalnych źródłach, ale ja sobie ten film kupię na pewno. Na zagranicznym Amazonie on kosztuje jakoś tak ponad 100 na polskim Amazonie 185 zł i bardzo się cieszę, bo to jest naprawdę rzecz, na którą czekałem kilka dekad. Natomiast jak już jestem przy DVD, to wspomnę jeszcze o jednej rzeczy. Chyba w maju, jeśli dobrze pamiętam, ukazało się wydanie Blu-ray tego najnowszego filmu z serii Dzieci kukurydzy. I ono było reklamowane tym, że będzie miało dodatki, wycięte sceny. I my jak nagrywaliśmy swoją recenzję, no to mówiliśmy, że tych dodatków nie widzieliśmy i o nich sobie nie porozmawiamy, ale żartowaliśmy, że jak już kupimy, jak będziemy mieli, no to może jeszcze dodatkowy podcast o dodatkach, o wyciętych scenach. No wiadomo, że coś takiego nie powstanie, bo nigdy czegoś takiego nie robimy, ale tu jest to o tyle zabawne, że Rychu kupił sobie ten film i przesłał nam te wycięte sceny, bo ja go sobie nie kupiłem. I jeszcze, może kiedyś kupię, ale pewnie nie. No i zabawne w tym jest to, że te dodatki z wyciętymi scenami to jest aż jedna scena, która trwa 2 minuty i 22 sekundy, także nie będzie osobnego podcastu. Natomiast mogę o niej powiedzieć dwa zdania. To jest przerwa obiadowa dzieci. W sensie ta główna. Szefowa dzieci, ten żeński Izaak z tej wersji, siedzi sobie na jakimś kombajnie zakrwawionym i pije soczek z kartoniku. Widzimy, że leży pełno zwłok przed polem kukurydzy. Widzimy pełno krwi, zwłoki rozwalone na, tym, na tych sprzętach rolniczych. I potem oddalenie kamery i widzimy wszystkie dzieci i wszystkie piją sobie soczek. Mają przerwę śniadaniową. No i przychodzi na to ta starsza siostra i młodsza jej proponuje też soczek, i prowadzą krótką rozmowę. O tym, że to przemowa tej starszej natknęła ją, o tym, że musi się określić. Dzieciaki odchodzą, starsza siostra wyciąga chyba jakiś nóż z jednych zwłok, i na tym kończy się ta scena. I to są całe dodatki do nowych dzieci kukurydzy. Szaleństwo po prostu. Poszaleli. Tylko dlatego warto naprawdę, warto to kupić. <gryw> tak naprawdę nie. <gryw> Dobra. I to by było też na tyle, jeśli chodzi o dodatki. Dokrętki, wycięte sceny z tego podcastu. Przenosimy się jeszcze na chwilę do tej właściwej części. Dobrze. Tydzień temu rozpoczęła się we Francji i Belgii przedsprzedaż nośników DVD i Blu-ray francuskiego filmu dokumentalnego King on Screen. Ja ten film widziałem do połowy i bardzo go polecam. On, ta, ta pierwsza połowa była naprawdę. Świetną rzeczą. Ja się bardzo cieszę, że w końcu, po roku od obejrzenia tej pierwszej połowy, będę mógł obejrzeć ten film, aczkolwiek jeszcze nie teraz, bo ten film miał mieć premierę na streamingu, cały czas jej nie miał. Tak mi się wydaje. No, po pierwsze, nigdzie nie wypłynął piracko, po drugie, ja ten streaming obserwuję, i tam jest cały czas podana ta data wsteczna, już, już dawno, dawno w przeszłości, ale tego filmu tam nie widać. Ja wiem, że my w naszym regionie i tak nie moglibyśmy obejrzeć, ale on jest cały czas tam w zapowiedziach, chociaż ma podaną datę z przeszłości. Natomiast jeśli chodzi o te DVD i Blu-rayce, to będą to dwie edycje. Edycja normalna, kreślę cudzysłów, bo tutaj to, o, obie tak naprawdę są czymś wyjątkowym i limitowanym. W tej edycji normalnej mamy sam film i ponad 30 godzin dodatków. Jej cena to jest 25 euro, nakład to 1408 egzemplarzy. No i edycja taka wypasiona. I to jest. To samo, co w tej normalnej, plus tona gadżetów. Naklejki, pocztówki, kubek i tak dalej. Cena to jest 65 euro, nakład to 217 egzemplarzy, co jest ogólnie fantastyczną rzeczą, bo obie te edycje mają kingową liczbę nakładu. 1408 i 217. Eee, bardzo mnie to od razu ucieszyło, jak tylko to zobaczyłem. No niestety ja od razu się rzuciłem, żeby to kupić. Eee, nawet rozważałem teoretycznie tę te bardziej wypasioną wersję, Chociaż 65 euro plus przesyłka to jest trochę jednak wysoka cena. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, te, te, te filmy, te, to konkretne wydanie jest dostępne tylko we Francji i Belgii. Niestety nie możemy go sobie zamówić. Ale co ciekawe, 18 września ten film ukaże się na nośnikach w Wielkiej Brytanii. Z inną okładką, z twarzą Stevena Kinga, fajna okładka, całkiem spoko, ze zmienionym tytułem. Tak jak oryginalnie było King on Screen, tak już na, na świat pójdzie ten film z tytułem Stephen King on Screen. I Blu-ray jest już dostępny w przedsprzedaży również w Polsce. W sklepie DVD Max chociażby, w innych nie sprawdzałem. Także w drugiej połowie września, mam nadzieję, czeka mnie uczta dokumentalna i pewnie dla Was będzie jakiś podcast. I to by było tyle, jeśli chodzi o filmy. Przebiliśmy 20 minut podcastu, jeszcze dwa zdania w bloku ciekawostki. Ale tutaj będzie szybko. Póki co bez szczegółów, najprawdopodobniej ukaże się kolejny popfanko. I będzie to kolejna wersja klauna Pennywise'a. Tym razem jest to tańczący klaun, ten taniec z pierwszego rozdziału, który zaserwował nam w finale. Ten pop ma taką ognistą podstawkę. No stoi na jednej nodze, ma tą drugą nogę wyprostowaną, ręce na bok. Fajna rzecz. Ja tam się zawsze bardzo cieszę z kolejnego Pennywise'a. A oprócz tego ukazały się puzzle Fanko, również z rozdziału pierwszego. Kosztują 15 dolców, 500 elementów. Wymiary to 18 na 24 cale. I to by było tyle, jeśli chodzi o ciekawostki. I to by było tyle, jeśli chodzi o newsy z lipca 2023 roku. Za tydzień zapraszam Was jeszcze raz na recenzję roku Wilkołaka. Natomiast dzisiaj żegnam się z Wami. Czekamy na Holi. Czekamy na cmentarz dla zwierzaków. Fajna, kingowa, a, w małej skali, ale jednak jesień nam się zapowiada. Trzymajcie się ciepło, moi drodzy. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Jednak pomyliłem się i będzie jeszcze jedna dokrętka w tym podcaście. Także kolejny materiał dodatkowy, zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy, o jednej z najważniejszych rzeczy. Otóż w pierwszy weekend września, czyli w ostatni weekend wakacji, jedziemy wraz z całą ekipą konglomeratu, no z większością, z całym takim głównym trzonem na kapitularz, na kapitularz do łodzi. To będzie mój pierwszy kapitularz. Ja nigdy nie byłem na kapitularzu w łodzi, co więcej, to będzie mój. Pierwszy aktywny konwent od czasów przedcovidowych. Ja ostatnie prelekcje na konwentach robiłem chyba w 2019 roku. Potem mieliśmy długą przerwę. Ja byłem bardzo głodny konwentów, a potem pojechałem dwa lata temu na Dni Fantastyki, chyba pierwszy po covidowy konwent, który był jeszcze z bardzo dużymi obostrzeniami i. Ja tam niewiele konwentowałem, bardziej chłonąłem tę atmosferę, no i nic nie robiłem absolutnie. No i potem mi się odechciało w sumie jeździć na konwenty. Covid mnie z tego wyleczył, i kilka miesięcy temu zagościłem na Prykonie, ale też nic tam nie robiłem. Natomiast na Kapitolarzu zrobimy bardzo dużo. To będzie konwent, jak za naszych najlepszych czasów. Jadę na pewno ja, Jerry i Szymas. Jadą dziewczyny z rozmówionych, rozmówione dziewczyny, kobiety. Eksploatacji, czyli Bogusia i Marta. Chyba w programie też był Mateja, ale to tylko Jeremy zasygnalizował, bo ja ten program tak przejrzałem, ale nie aż tak dokładnie. I my robimy w sumie łącznie 6 punktów. No, jeśli Mateja coś robi, jest w programie, można by go doliczyć i będzie więcej, no ale w tym składzie robimy 6 punktów, 3 na 3 trzy punkty robią dziewczyny, trzy punkty robimy my. Na szczęście fajnie nic się nie pokrywa, także i piątek i sobota będzie bardzo aktywny dla nas. W piątek zaczynamy o 16:00. Fakty i mity, czyli ile prawdy znajdziecie w aktach grozy Warrenów. I to będzie taka prelekcja, wiecie, z kilkoma wybranymi sprawami Warrenów z pierwszego sezonu naszego podcastu dla Audioteki. Pewnie wybierzemy takie sprawy, o których nie mówiliśmy na konwentach. To będzie 45 minut, czyli wiecie, tam można 3, maksymalnie cztery sprawy i to i tak w pigułce zmieścić. No i będzie to w ramach promocji przez nas zrobione, w ramach promocji drugiego sezonu Akt Grozy, który miejmy nadzieję już jesienią wystartuje. W piątek o godzinie 17 dziewczyny robią prelekcję Atak zabójczych kaset i pomidorów, czyli nawiedzone przedmioty w horrorach. No i w piątek o godzinie 19, czyli kingowej, będzie radio SK czyli prelekcja pod tytułem Creep Show, czyli opowieści, skrypty według Stephena Kinga. Prowadzę ją ja i Jerry i na pewno nagramy te prelekcję, także będzie to jeden z odcinków Radia SK we wrześniu, razem z prezentacją, oczywiście, tak jak zawsze. I w sobotę kolejne trzy punkty, zaczynają dziewczyny o 16. Strach się bać, gumowe potwory w filmach z lat 50., Potem my o 17:00 Post-horror, czyli popularny nurt, którego nie ma. No ja podejrzewam, że ja się z tej prelekcji wykręcę. Akurat od początku mówiłem, że to nie jest do końca mój temat i poprowadzą ją Jerry i Szymas. Sugerowałem im, żeby dziewczyny w to wciągnęły, albo którąś z dziewczyn, bo to bardziej ich temat, ale no, no nie wiem, no możliwe, że ja też będę to prowadził. Tak, no, no. jeśli nie, to sobotę mam wolną. Natomiast o 21.00 kończą dziewczyny. Hair Stories, kobietyki na eksploatacji. Czyli tak naprawdę w piątek i w sobotę mniej więcej te same godziny. 16, 17, a potem wieczór trochę inaczej. W piątek o 19, w sobotę o 21. No i ja się bardzo cieszę. To będzie mój ostatni wakacyjny weekend. W poniedziałek wrócę do pracy. Także nerdze na maksa. W tym towarzystwie wiem jak to będzie wyglądać. Nagramy sześć prelekcji, do tego nagramy sześć kolejnych podcastów gdzieś tam sobie yy, i wrócimy z toną nagrań dla Was. Fajnie. W następnych wiadomościach może podsumuję, chociaż pewnie nagramy podsumowanie na trzy godziny yy, na żywca i na chłodno. Także jeśli jesteście z Łodzi lub okolic, albo jeśli rozważaliście przyjazd na kapitularz, to zapraszam. Chętnie napiję się z Wami piwka, chociaż ja dopiero po 20.00 yy, w piątek, a w sobotę. Od rana. Nie no, pewnie po 18, jeśli będę ten post horror prowadził. Dobrze, i to by było już na pewno na dzisiaj wszystko. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę, jeszcze raz trzymajcie się. Cześć. Sleep tight, boys and girls, with the dead.